Cześć moi drodzy, witam was w pięknych okolicznościach przyrody, prosto z Karkonoszy. Przemierzamy właśnie jedną z tutejszych ścieżek przyrodniczych, kierując się wzdłuż strumienia, który zawiedzie nas wprost do wodospadu. Jest to najpiękniejszy wodospad, jaki mamy u nas w Polsce. Nie jest to tylko moja opinia i jestem pewien, że niebawem sami przyznacie mi rację, gdy tylko go zobaczycie. Tutejsza dolina ma cudowną leśną scenerię. Dookoła rosną różne gatunki drzew, które jak wiadomo są pod ścisłą ochroną. I naprawdę przyjemnie sobie poddychać tym powietrzem. Tutaj w jednym miejscu na szlaku możecie znaleźć taką dużą mapę. Jak sami widzicie, są to okolice Jeleniej Góry. My akurat wyszliśmy ze Szklarskiej Poręby i znajdujemy się teraz dokładnie w tym miejscu. A więc w tym potoku płynie sobie krystalicznie czysta woda z gór. A my zejdźmy trochę niżej, bo chcę wam pokazać coś bardzo fajnego. Tutaj jest taka sytuacja, że nad potokiem leży spalone drzewo. Więc jak ktoś czuje w sobie niespełnionego akrobatę, może spróbować przejść nim na drugą stronę. Szacun dla każdego, komu się to uda. Akurat nie jest to konieczne, bo nieopodal mamy duży most. W każdym razie to nie jest główny powód, dla którego tu zeszliśmy. Jak na tą porę roku, mamy dzisiaj wyjątkowo piękną pogodę. Jak sami widzicie, w świecącym słoneczku woda w strumieniu przebiera piękny złoty kolor. Więc trzeba uważać, żeby nie wpaść tutaj w jakąś gorączkę złota i nie rzucić się z sitkiem do poławiania skarbów w wodę. A mówię o tym, moi drodzy, ponieważ ten region znany jest z wielkiego bogactwa kamieni szlachetnych i minerałów, które były wydobywane tutaj na potęgę przez Walończyków. No to, co akurat tutaj dryfuje, to nie jest akurat żaden skarb. Cokolwiek byście sobie o tym nie myśleli, to jest po prostu zwykła szyszka. Być może niektórzy z was zdążyli się już domyślić, że zmierzamy w stronę Kamieńczyka. Znaleźliśmy się na rozdrożu dróg, które daje dużo do myślenia. No ja z tego wszystkiego aż zgłodniałem. Nom. Oscypki. A przed nami ostatnia prosta do wodospadu. A w tym miejscu, widzicie, zaczynają się mordercze kamiony. Naprawdę niefajnie idzie się po tych kamyczkach. Ja jako typowy Janusz Karkonoszy założyłem buty sportowe. Postawiono tutaj bardzo wygodne ławki w stylu klasycznym, na których można sobie na chwilę spocząć. Mam dla was challenge. Umiecie tak? Zawiązać sobie buta jedną ręką. A? Kto jest dobry? Okej. Widać już metę. I oto jesteśmy. Słyszycie ten szum? To zapowiedź czegoś pięknego. My akurat do góry nie idziemy, tylko prosto przez tą magiczną bramkę, która zawiedzie nas w zaczarowane miejsce. Mówię o tym w ten sposób, bo taka ciekawostka, kręcono tutaj sceny do wielomilionowej produkcji Opowieści z Narni. To taki film fantasy znany na całym świecie. A my schodzimy teraz w dół wąwozu, aby stanąć u podnóża Kamieńczyka. Także spodziewajcie się baśniowych klimatów. Dla bezpieczeństwa wszyscy muszą zasuwać tutaj w kolorowych kaskach. I jak widzicie, moi drodzy, jednej osobie pod wpływem wrażeń zdążyło już go zdmuchnąć z głowy. Więc na końcu tego pomostu ukaże się nam widok wodospadu. Najpiękniejszego wodospadu w Polsce. Także zapnijcie pasy i przygotujcie się na odlot.
Ludzie wrzucają tutaj pieniądze na szczęście. Jak widzicie, do wody poleciały same grube pilony. Akurat tak pod kolor. Tutaj elegancko. Wszyscy sobie podziwiają kamieńczyka, robiąc focie z dedykowanej platformy widokowej. Ja natomiast przeskoczyłem przez ten murek, aby ustawić się na wprost wodospadu i stąd cyknąć parę fajnych ujęć na statywie. Cudowny kamieńczyk jest prawie na wyciągnięcie ręki. Podszedłem najbliżej jak się da po tych kamieniach, bez zamaczania butów. Dookoła mamy bujną roślinność. Te roślinki lubią taką wilgoć. Mają się tutaj wyśmienicie. To jest to, moi drodzy. Czuć siłę przyrody. Woo! Więc tak to właśnie wszystko wygląda dookoła. Piękny zakątek naszego kraju. Warto go chociaż raz w życiu odwiedzić. Zanim pójdziemy dalej, spójrzmy sobie jeszcze raz na cudowny kamieńczyk, skarb polskiej przyrody. Okej, zabieram was jeszcze na szczyt wąwozu, bo to też trzeba zobaczyć. Tup, tup, tup. Tak oto znaleźliśmy się 846 metrów nad poziomem morza, gdzie spływa trzema kaskadami nasz 27-metrowy wodospad. Tutaj właśnie, centralnie obok, znajduje się także schronisko kamieńczyka z możliwością noclegu. Ogólnie jest magicznie, no naprawdę kapitalnie zrobili te sowy. Widzicie? Nie brakuje nawet czarodzieja Gandalfa. Aha, tędy do czarodziejskiego szałasu. Słuchajcie, ja z tego wszystkiego kupiłem sobie nawet napój magiczny w złotawym kolorze. Jestem już po uzupełnieniu swoich płynów, więc z tego mostku widać potok, którego wartkie strumienie spływają z hali szernickiej. Natomiast jeśli przejdziemy sobie na drugą stronę, to w tamtym miejscu właśnie spada on z łoskotem jako nasz wodospad kamieńczyk. Benz. Na koniec chcę wam jeszcze pokazać ten widoczek. Jeśli oglądasz mnie po raz pierwszy, to zasubskrybuj mój kanał. Klikając dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie o nowym filmie. A jeśli spodobał ci się ten materiał, to zostaw lajka i udostępnij go swoim znajomym. Niech oni także zobaczą, jak piękne miejsca mamy w Polsce. Być może sami będą chcieli odwiedzić Karkonosze. O co ciebie bardzo proszę. Sub, like, udostępnienie. Zobaczymy się na kolejnej wyprawie. Pozdrawiam, cześć!